Rodzic cierpi na lęk przed odrzuceniem. To dziecko, niezależnie od tego, ile ma lat, bez tego rodzica nie funkcjonuje. Czy kogoś grubo po 30, któremu rodzice, wiesz, przynoszą obiad do pokoju, opłacają wszystkie rachunki, da się jeszcze przekonać do uczciwego zarabiania pieniędzy? Wcześniej czy później ten ktoś będzie musiał, bo jeżeli mama i tato już nie będą funkcjonowali zawodowo, albo jeżeli emerytura ich będzie zbyt niska, albo gdy po prostu już nie będą żyć, no to ta osoba będzie zmuszona do tego, żeby musieć o siebie zadbać. Drogowskazy.